Cześć witam was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu Ja jestem Profi Dzisiaj będzie kilka informacji odnośnie tego co będzie się działo w najbliższym czasie na kanale Oraz o tym jak powstał mój cały nick Czyli to Profi Podłoga R12 Więc tak W najbliższym czasie będą się pojawiały gry nie tylko na tym kanale Ale będą się pojawiały również w końcu archiwa live'ów tych z twitcha oraz jarokowych Kanał macie oczywiście w opisie, więc zapraszam tam, tam będą filmy się pojawiały od 1 sierpnia, czyli od dzisiaj przez ponad miesiąc. Po dwa filmy dziennie to będzie godzina 12 i 17. Jeden odcinek, jeden odcinek z różnych gier. Zależy od tego, którym grę właśnie grałem na live. A co do tego kanału, no to tak, dzisiaj macie tego vloga. Mm, mm, moje wycinki z gier w cs czyli ten szybki profi tak zwany, Z Ace'ami i innymi duperelami z cs Oraz Wiedźmin oś 19, czyli standardowo mniej więcej tak samo, a szybki profi będzie o 15, czyli za pół godziny od wrzucenia tego filmu yy, Co dalej? Więc tak, teraz na tym kanale będą się przez dwa tygodnie, trzy pojawiały filmy jeden dziennie I będzie tak, CS-owa misja, GTA Umierające Światełko, Overwatch i Wiedźmin, w ten sposób i w zależności od tego, czy któraś gra się skończy, bo mniej więcej wydaje mi się, że Wiedźmin się zdąży skończyć, więc może być tak, że przestanę go nagrywać, skończy się Wiedźmin i nie będzie drugiej części Wiedźmina w tym czasie. Więc najprawdopodobniej Wiedźmin zniknie, ale pojawi się, jak wrócę z wyjazdu. Jadę na wakacje, Pływać się te Dobra. Skąd się wziął mój nick? Bo kiedyś już obiecałem, że o tym opowiem i tak... A, dobra, teraz sobie opowiem, nie? więc tak, yy, to było, kurde, chyba w czwartej klasie podstawówki. Wtedy no, podłączyli mi rodzice internet. No i tak jakoś yy, wyszło, że. No i wiadomo, dostałeś internet, no to pierwsze gry, w jakie grałeś, to były przeglądarkowe, nie? no bo co innego tu grać. No to pierwsza gra, jaką odpaliłem, to był chyba Gladiatus, później Plemiona, i później ktoś z mojej klasy znalazł Metina. I żeśmy napierdzielali w tego Metina. No i w Metinie. I to było jakoś tak się związało, że zacząłem właśnie nosić okulary, nie? I... Tk, jak taki mały stridek, nie? Piąta klasa tyle tam się ma? Chyba 11 lat, czwarta klasa, 11 lat miałem, nie? nie? jak założyłem te okulary i zacząłem w nich chodzić do szkoły, to tam zaczęli o mnie mówić, do mnie, że wyglądam jak profesor, nie? Jest, uff, nie? Pojebane. No ale dobra, no to skrót od prof, profesor, nie? No to jest prof, tak? pyry ofy. No okej. Okay. No i to prof tak jakoś ten... Kurwa, też nie ma kiedy telefon dzwonić, nie? Mam nadzieję, że starczy, zaraz odbierze Już poszedł do, do, do pokoju, to pewnie odbierze Sorry <ścoughs> Cię nie przewidzi, nie? Kiedy telefon zadzwoni No i tak jak mówię, nie? Prof No i... Jeszcze jak grałem w tego Gladiatusa, tam potem w plemiona, no to wymyśliłem... Wymyśliłem sobie... Ziom Kacper, nie? No bo mam Kacper na imię i ziom, no to tak, tak wiecie, ziom, ziom, ale to i No i prof, ziom Kasper, tak chujowo brzmiało, nie? No to myślałem, że dodam to i, nie? Czyli to będzie prof i ziom Kasper, No i taki nick na początku miałem, nie? Grałem tam w Premiona, w Metina, jakieś tam inne gry przeglądarkowe, jakieś tam forstory i TP nie? Takie wiecie, mało wymagające MMO, bo miałem wtedy jeszcze starego kompa No i tak jakoś potem dostałem tego laptopa, jak poszedłem do liceum, na którym pewnie jak ktoś od samego początku ogląda. Mój kanał i jest ze mną od samego początku, jeszcze na starym kanale, który właśnie miał nick Profision nie? To pewnie wie, że nagrywałem najpierw na laptopie od Asusa, którego nie polecam, bo to było gówno. No to wie, że miałem proficium Casper, nie? No i później wszyscy mówili do mnie tam profi, nie? Tam na czacie, u graby, uroka też. Wszystkich, u których oglądałem, nie? Mówili do mnie profi, nie? No i tak kurczę. W końcu dorosłem, nie? Tam 18 lat przyszło, tam 17, nie? Kurwa, profil Kacper, no tak trochę tego wygląda to chujowo, nie? W wieku 17, żeby myśleć taki link, nie? No to wymyśliłem, że wezmę to profi, nie, skoro już wszyscy do mnie tak mówili. Dodam tą podłogę i coś jeszcze, nie? Bo bo... samo profi to tak głupio, nie? No to teraz później się dowiedziałem, że taki jest pasztet w ogóle, nie sam go jadłem, ale nie wiedziałem, że taki jest pasztet Ale dobra. No I w każdym razie nie wziąłem to profi. Z tego profilu Kacpera obciąłem te dwa ostatnie słowa jakby. No i ponieważ tam rok Elon 2 kamiał, nie? Rojo V13 mieli, nie? Graba gra, bagra, tam setokami, nie. No to wymyśliłem, że dodam to R12 z podłogą z przodu. To jakoś oddzielić, nie? Żeby te, te. A R12 to jest po prostu rok, w którym zacząłem nagrywać na YouTube'a. To było 31 sierpnia 2012 roku. Pierwszy film, który się pojawił. Jak ktoś chce, no na tym kanale ten film jest, bo wszystkie, kanały, wszystkie filmy z tego starego kanału przeniosłem na ten nowy oczywiście. No i tak jak mówię, nie, to jest cała geneza powstania tego mojego niku. Ja się z wami żegnam dzisiaj jeszcze szybki profil o 15:00, później o 19:00 będzie jeszcze Wiedźmin. No I tak jak mówię, Darka. Dzięki za obejrzenie. Łapka w górę, jeśli Wam się spodobało, jeśli się czegoś dowiedzieliście nowego. Jeżeli macie jeżeli chcecie, żebym o czymś nagrał yy, filmik, vlogam. No to napiszcie może, akurat mi podpasuje ten temat. Chciałem nagrać z swojego tutaj stanowiska, nie? Całego pokoju, ten. znaczy połowy pokoju, tak jakby tam tamtą widzicie górę, a dole jest łóżko, więc nie mogę tutaj ten nagrywać, ale chciałem tą stronę nagrać. Tabletem swoim, nie? Ale no niestety słaba jakość wyszła i nie jestem w stanie na razie tego nagrać. Więc jeżeli macie jakieś inne propozycje, to piszcie w komentarzu, dajcie łapkę w górę, subnijcie kanał, zajrzyjcie na tego drugiego, na ten drugi kanał YouTubeowy, gdzie. Tak jak mówię, teraz są filmy po dwa dziennie Dajcie mu też suba, łapka w górę Nie musicie oglądać tych filmów do końca, bo to tak naprawdę są wycinki z live'ów Które się dzieją na Twitchu czy na Jeroku, bo startuję w takim projekcie Mogę o tym projekcie op opowiedzieć na przykład w następnym vlogu, jeżeli byście chcieli wiedzieć coś więcej I tak jak mówię, trzymajcie się, na razie